Witajcie! Tym razem zabierzemy Was do ciekawego miejsca, a dokładniej winiarni w Wejherowie. Zapraszamy! Zapewne chcielibyście się trochę dowiedzieć o historii tego miejsca, a więc znajdowała się tutaj była fabryka Vinlas, a później Cedron, która umiejscowiona była przy ulicy Klasztornej w Wejherowie. Firma była znana w Polsce z produkcji wszelkich win Cedron, wiśniówka, byk, cherry, tajfun, wermutów oraz nalewek, zresztą później sami zobaczycie, i wytworzone produkty szły również na eksport. Laboratorium. To w tym miejscu były kontrolowane produkty tej firmy. Znajduje się tutaj spora ilość odczynników, takich jak żelazo, cyjanek potasu czy sacharoza. Ponadto to, co widać na filmie. Thank you.
okresie pruskim w Wejherowie przy ulicy Klasztornej mieściły się browar i sudownia, które w 1917 roku zostały przejęte przez Browar Gdański. W okresie międzywojennym znajdowała się tu hurtownia piwa. Jej właściciel, Felix Gleske, prowadził również fabrykę lemoniad, wód gazowanych i soków owocowych oraz wytwórnię kawy słodowej. Po II wojnie przez wiele lat dawny browar zajmowało przedsiębiorstwo Las, później spółka Cedron i winiarnia Anka. Czytamy w BDKR-ze Wejherowskim Reginy Osowickiej. Magazyn materiałów technicznych. Główny magazyn. Możemy tu znaleźć setki etykiet, którymi oznaczane były wina firmy Las. Tak jak widzicie, po ziemi walają się korki po szampanach oraz w jednej ze skrzyń znajdują się druciane opaski korków od szampana.
dziś budynki po niej są przeznaczone do wyburzenia, jednak z różnych źródeł można wyczytać, że piwnice tej fabryki są zabytkowe, co znacznie utrudnia jego rozbiórkę. Robię na gwoździe w deskach. Możemy też domniemywać, że kiedyś woda do produkcji win była pobierana z rzeki Cedron, która przepływała pod fabryką. W tych miejscach możemy znaleźć wszelkiej maści sprzęt i odczynniki służące do wytwarzania win. Jak widać, większość pomieszczeń zachowała się w nie najgorszym stanie. Podczas eksploracji znaleźliśmy nawet podanie z prośbą o przyjęcie do pracy w tej fabryce. Na liście można znaleźć, że składający podanie jest lub był mieszkańcem Wejherowa. Z mojego punktu widzenia miejsce to wygląda jak po jakiejś katastrofie, budynek nagle opuszczony, w którym pozostawione zostały przedmioty własności winiarni. Szkoda, że miejsce o takiej tradycji w zakresie takich trunków upadło i nie zostało w należyty sposób zagospodarowane.